Chociaż może nie wygląda, to część pracy doktorskiej studentki Uniwersytetu Śląskiego. Dziś wzniosła się na wysokość kilku kilometrów, żeby dokładnie zbadać jakość powietrza. Unosimy się balonem. Urządzenia pomiarowe wykonują analizy. Następnie my te informacje przetwarzamy. Dostaniemy informacje na temat stężeń sadzy. To są stężenia, które otrzymujemy od razu, więc od razu mamy informacje o tym, czym tak naprawdę oddychamy. To innowacyjna metoda, która ma na celu dokładne określenie tego, w jaki sposób przemieszczają się zanieczyszczenia. Na podstawie zebranych danych możliwa będzie wnikliwa analiza źródeł zanieczyszczeń. Zapotrzebowanie na tego typu badania jest dosyć duże, tym bardziej, że na przykład jedni oskarżają drugich tak o to, że to nie ja truję, tylko kto inny truje. Więc trzeba naprawdę zrobić dokładne badania, żeby móc rzeczywiście zidentyfikować źródło. Aktualne informacje o zanieczyszczeniach zbierają naziemne, punktowe stacje monitoringu. Ma się to zmienić, bo jak przewidują naukowcy, badania nowego typu przeprowadzane będą regularnie.